Cześć, z tej strony Kuba. Dzisiaj wieczorna relacja. Tak, zaczynamy sobie od tych króliczków. Dzisiaj poszło ogłoszenie na OLX. Także są one na sprzedaż. Dostałem sobie tego szarego, rudego, nawet nie wiem który. I jednego takich z tych brązowych. Także zostawiam sobie 3, a 4 sztuki idą na sprzedaż razem z matką. Cena to 110 zł za 4 młode i za samicę. Oczywiście do negocjacji. Także zapraszam. Tutaj mam tą samicę kalifornijską. Ona ma aktualnie 3 miesiące. Za około 4 pójdzie do samca już. Będzie dopuszczana. Mam w planach jeszcze już kupienie tej nowej samicy niewiedeńskiej, niebieskiej. Będziemy widzieć, jak to będzie. Tu mamy samczyka. Też bardzo ładny, wybarwiony. To jest ta samiczka. Te dwie samiczki, dwa samczyki. Owca przed chwilą właśnie zmarowałem jej to wymię. Już ma coraz mniejsze, także działa ta maść. Ten już jest ogółem, je sobie cały czas. Ten jest trochę mniej, ale widać między nimi różnicę. Ten jest o wiele większy. Prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, które sztuki pójdą na sprzedaż. Prawdopodobnie któreś z tych dwóch, jeszcze nie wiem. Już teraz więcej nad tym myślę. Niestety będę musiał zredukować to stado, ponieważ szkoła jest bardzo ważna. No i muszę się po prostu uczyć, wziąć za naukę. W sumie nie mam najgorszych stopni, a najlepszych też nie. A niedługo nowa szkoła, także muszę się wziąć w garść. Tutaj mamy tą samicę. Ma się kocić za parę dni już. Widać po niej, że jest kotna. Będziemy widzieć. Z tego co sprawdzam, no to brzuszek ma fajny. Muszę je tylko tutaj wyczyścić przed wykotem. Te strokacze. Myślałem, że jak nie sprzedam wszystkich, no to sobie po prostu dostawię do hodowli i będę sobie hodował po prostu. Cena takiej jednej kuwety już mi pan obliczył, który będzie mi to robił, to 45 zł za sztukę. Czyli za jedną komorę 45 zł. Plus do tego poidełka. Będę kupował pół litrowe. Karmiki zasypowe te już kupiłem. Jeszcze będę kupował rynnowe. Czyli takie coś. Takie. Karmidełka do każdej klatki też. I plus do tego paśniki. No i potem tylko drzwiczki. Drzwiczki będą wyglądały tak, że po prostu będą jedne takie do 3 komór. Tutaj do tych. I tak 5 takich dużych drzwiczek do 3 komór otwierano. Tak będzie po prostu wygodniej to zrobić, o wiele. No i teraz tylko czekamy jeszcze na materiały. Deski mają niedługo, mam data niedługo przywieźć. No także po prostu dokończę sobie to, te grody. No i to było na tyle. Jeśli wam filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. Cześć!